Dzień dobry wieczór, Tłomek. Przed wami Terraria Hardcore. Ostatnio rozpoczęliśmy końcowy event w grze. Zabiliśmy kultystę, rozwaliliśmy jeden filar słoneczny. Więc tym razem przyszła pora na pozostałe. Myślę, że zostawię sobie Vortexa na koniec. Z niego się tworzy, no w sumie fajne bronie, ale to są bronie dystansowe. Ja chcę jednak, nie wiem, z magii popróbować. Jeśli się nie uda, to się nie uda. Więc pójdziemy w prawo. Mamy Nebula i Stardust. Jeszcze nie wiem, czego będę używał na Moonlorda. A i właśnie, może sobie zmienię jednak na kapturek. Zobaczymy, jak się leczenie... Znaczy lecząca zbroja, no spiszę, nie, przetestuję ją. Niby to on daje mi całkiem sporo obniżonych obrażeń. Minus 40%. O, dzień dobry. Ale jak widać na razie to nie jest, nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia. No dobra. Halo? Tutaj mamy jakieś ufoki. Myślę, gdzie by sobie postać. Tak, teraz nosząc ten kapturek, obrażenia zadawane przeciwnikom mnie leczą. Au, co to było? Ciemność widzę. Może jakieś buffy łyknę łaskawie. Właśnie. Regenerujemy manę. Latające oka... Oka, oczy. Wszystko różowiutkie z tego filara. Zdobywa się materiały na magiczne bronie. Dwie można z tego zrobić. Nie wiem jeszcze, którą z nich zrobię. Znaczy, chyba wiem. Żadna jakoś super ciekawie nie wyglądała, no ale zobaczymy. No, jak tam? Jeszcze tarcza aktywna. Trzeba zabić więcej przydupasów. O, ile was tu? Jak widać, ta zbroja się w zupełności sprawdza. Mimo tego minus 40% do obrażeń, nie ma problemu. A leczenie, cóż, trzyma mnie przy życiu. Niestety, leczenie się niezbyt przyda na Moonlorda, ostatniego bossa, bo on ma pewne umiejętności, które przeciwdziałają leczeniu, takiemu wyssaniu życia. No, ale zobaczymy. No, trochę many by się przydało. Dzięki mojej miksturce regeneracji many. Au. Jeżeli sobie chwilę postoję, to bardzo szybko mi się regeneruje. Żadnego problemu. No. Jeszcze tarcza. Ile mam obrony? 68. No to nie jest dużo jak na endgame. No ale wystarcza. No i rewelacyjny czar. Jeszcze? Au. Ile was trzeba zabić? Czy w ogóle one się wliczają na licznik? No chyba powinny. Postoimy, powalczymy. Sporo gwiazdek. Wreszcie, dziękujemy. O, coś tu przylazło. Bez problemu. Muszę przyznać, że oba warianty tej zbroi są dobre. Ten aktualny leczący, jak widać, au, również się sprawuje. No, padaj, 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 dziękuję. Gwiazdki. Zbierzmy fragmenty. Tam jeszcze jakieś niedobitki.
Ile fragmentów? 25, coś słabo. Masa gwiazdek, które nic mi nie dadzą. Więc pójdźmy wszyscy do domu. O, tu jeszcze coś przetrwało. 70 obrażeń od takiej kulki. Nieładnie. Dobrze, 20 parę fragmentów. No to myślę, że z tego wykraftujemy sobie Nebula Arcanum. Blaze jest dosyć ciekawy, ale nie widziałem tej broni w akcji. Aha. No, może tak. Trzeba przetestować na jakichś ruchomych celach. Halo? No, dosyć fajna sprawa. No, piękne. Najbardziej, no, głównie wziąłem tę broń, dlatego że bardzo fajne ma efekty. Te takie orbitujące pociski się robią. No. Pyk. Naprowadza się na przeciwników. Fajna rzecz. No, kosztuje sporo many, ale to wiadomo. Takie endgame'owe przedmioty to można się spodziewać. 30, no ale w końcu spamowanie nie jest jakieś wymagane, żeby uzyskać dobre efekty. O, slime, jak mi przykro. Fajny efekt. Ile ja mam kasy? Pewnie nie będzie mnie stać, żeby to zreforge'ować na maksa, ale spróbuję. No, skończyło się na strong, co mi za wiele nie daje, poza odrzutem. Kasa przepuszczona. Nie wiem, może gdzieś tam pofarmuję złoto. Nie wiem, czy zabijemy Moonlorda w tym odcinku, albo zginiemy. Bo jak wspominałem, zniszczenie czwartego filaru powoduje, że Moonlord się spawnuje i nie da się przed nim uciec, więc albo ja, albo on. Myślę, że będę potrzebował trochę więcej przygotowań do tej walki. Więc tak, gdzie są moje materiały? Tutaj też już skrzynka trochę zapełniona. I chorem, i jakimiś innymi syfami. Tak czy owak, może pójdziemy od razu do Stardust Pillara. Nawet banerek się zdobyło. O, nie zauważyłem, że w ogóle trzymam to w ten sposób. Nice. I przy okazji nawet o Hydrze zapomniałem, o pigmejach, bo po co? Jak? To tym razem nie zapomnijmy. Spierdzielaj, rybak. Kiedyś będę musiał zrobić te jego questy, ale to już poza nagraniami oczywiście i poza tą serią, bo 250 chyba trzeba questów zrobić. To po prostu dla masochistów jest. A to tylko tak dla achievementa. Nie zbuduję telefonu. Och, jak mi smutno. Znaczy kiedyś tam zbuduję, ale nie prędko. Tak, o pigmejach zapomniałem znowu. Dwóch mogę mieć. To lecimy smażyć tam, nie wiem co. Z tego ostatniego filaru wyskakuje, znaczy przedostatniego, przepraszam. Muszę zobaczyć, jak te kulki się będą spisywać w walce z, no, cięższymi przeciwnikami niż jakieś tam patafiany z Crimsona. No, ten ostatni gdzieś był w dżungli, to pojadę kolejką. Ostatni, przedostatni. Mapa, tak. Z trzeciego, z tego Stardusta zdobywa się przedmioty do przywoływania. Szczególnie jeden dosyć ciekawy. No, zobaczymy. Tu jeszcze troszeczkę, już widzę. Jakieś kurde, co to jest? Au.
A, kulki. Fuck, many nie mam. O no, dziękuję. Dobra, ta broń nie jest aż taka użyteczna, jak miałem nadzieję tutaj, bo mam za mało many i dostaję w papę ostro. Dobra, tam widzę gwiazdki, zaraz je zbierzemy. O, teraz się podleczę. Świetnie. Co to jest? Jakieś ciekawe kreatury. Te kulki się rozszczepiają na mniejsze. No to jest w miarę dobra strategia, jeżeli powiedzmy czujemy się niekoniecznie na siłach, żeby tutaj przypuścić frontalny atak. Możemy stać tak na brzegu tej strefy. W razie czego można się cofnąć, wtedy moby się przestają spawnować. Au. Może hydrę postawię, bo mogę. Jakieś ufoki. Fajnie było, gdyby ta kulka mogła się jakoś szybciej naprowadzać, tak jak ten mój Razor Blade Typhoon, który jest naprawdę rewelacyjny, nie wiem. Zdecydowanie lepszy niż ta kulka na razie. Nie wiem, jak na przykład na bossów. Tego nie testowałem oczywiście jeszcze. Ale na przykład na takie grupy duże przeciwników to całkiem kulka. Może ich ładnie kosić. Wypadł. Tylko trzeba dużo many mieć w zapasie i nie wiem, no dostępnego. A nie mogę się wysłowić. Dużo many pod ręką. O, tak chciałem powiedzieć. No, spisuje się kulka, tylko muszę się przyzwyczaić, jak ona dokładnie działa. Jaką ma fizykę latania. Tam coś strzela, a to te kulki. Jak one się nazywają? Jakiś tam Deadly Sphere? Nie, Star Cell. Hydra pomaga, ale bez większego problemu tutaj, jak już się przyzwyczaiłem do tego, co się dzieje. No, właśnie, czy lepiej nie spamować tej mojej broni, tak widzę. Mogłyby się trochę szybciej poruszać te kulki. Widzę, że mają czasami problem z dopadnięciem przeciwników. Au! Te wężyki są wkurzające. Chyba trzeba je gdzieś tam w ogon trafić, żeby zabić. Może umrzesz? Dobra. Powrót do sprawdzonej broni. Gdzie jest sam filar? Zobaczmy. Ciekawie dżungla wygląda w takiej kolorystyce. Aha, tutaj. Jak miło. To są jakieś, nie wiem, nie mogę namierzyć nazwy. O, no to tutaj spróbujemy z kulki. To zniszczy ten filar dosyć szybko. Myślę. No, trochę pomogę sobie. Au, dobra, może tak nie będę stał w kupie przeciwników. Zniszczyłem ten filar, czy nie? Chyba nie? No to ten, do dzieła. Trochę many, pięknie. Star Destroyer? Ciekawe. Czemu dostałem tego achievementa? Przecież jeszcze jeden został. A, może dlatego, że jak sobie testowałem, to już go miałem zabitego. No cóż. Zbierzmy fragmenty. Stardusty. Gwiezdny pył. No. No, dobra. Ile tego mam? 34. A, oczywiście. Minimalnie za mało, żeby zrobić dwie rzeczy. Też nie pamiętam, jaką drugą rzecz się z tego robi. Zaraz sprawdzimy.
kasy, one no coś tam wyrzucają, ale niewiele. No to do domu. I możemy zrobić tak, Stardust Dragon staw. Laseczkę przywołującą bardzo fajnego przydupasa. Oraz Stardust Cell. A Dragon lepszy. Więc go zrobimy. Broken, no świetnie. Dzięki. Gdzie jest Gobas? Gobas. On się zawsze tak wtapia tutaj w tło, że go nie widzę. Chyba nie umarł. No powinien tu... Wcześniej go tu nie było, nie wiem. Się teleportował magicznie. Teraz ciekawe, czy będę w stanie to w ogóle zreforge'ować. O! 5 golda tylko, to dziwne jest. O! Rootless, to akurat jest najlepsza... Najlepszy modyfikator dla takich przywołujących broni. 50 summon damage, a to ma ile? 58. No więc... Zobaczmy. Działa to tak. Blup. No, nie tak. Działa to tak. Halo. Smoczek. Czy będę mógł mieć dwa, jeżeli kliknę na stolik? Gdzie jest mój stolik? Tutaj. Nie. A, bo ten smok chyba działa tak, że się robi większy. Zamiast większej ilości smoków. Ale jest szybki, w cholerę, to jest bardzo użyteczne. Zadaje obrażenie. Obrażenia konkretne. No to teraz, kurde, dylemat. Pigmeje chyba, znaczy dylemat. Dylemat nie o pigmejach, pigmeje idą do skrzynki. Bo one mi się nie przydadzą na nic już. Ale dylemat. Nie walczyłem jeszcze z Moon Lordem ani razu. Tylko sobie praktykowałem tutaj z tymi filarami. Ale Moon Lord, no, nie dotknięty, nie mam pojęcia. Znaczy, wiem jak wygląda mniej więcej ta walka, bo ją widziałem, ale nie praktykowałem. Więc trochę to może być bolesne. Jak mówiłem, kiedy walka się zacznie, to już jej nie da przerwać. Albo ja padnę, albo on. Tak jak z Wall of Flesh. Co jest odświeżające trochę, bo... No... Trzeba się przygotować dobrze. Dojrzałem, że dam radę. Ale chciałbym tak, coś z areną zrobić, nie wiem. Potrzebuję też takich blokad na lasery, bo laser to jest... Lasery to w tej walce są najbardziej upierdliwe ataki. Być może jeszcze tu gdzieś na dole postawię. Na przykład tutaj jedną i tutaj, tak żeby mieć jakoś w miarę dobre rozłożenie tych osłon. Pielęgniarkę chcę mieć gdzieś pod ręką, więc pewnie jej zrobię w ogóle osobny domek, nie wiem, gdzieś tu na dole albo jakoś tak, żeby jej nie zabić przypadkiem, znaczy Moon Lord, żeby jej nie zabił. Więc chyba zrobimy sobie przerwę. Będziemy kontynuować za jakiś czas. No dobrze, wszystko gotowe. Jeszcze postanowiłem, że pokażę moją postać tutaj. Tak, ciągle ta sama hardkorowa na liczniku, a strach. Ciekaw jestem. No, więc tu jest mój domek dla pielęgniarki. Mam nadzieję, że nie będzie mi potrzebny, ale nigdy nie wiadomo. Spawn ustawiony. Poniżej areny. No, na arenie tam jeszcze, tak jak mówiłem, tutaj dobudowałem parę platform. Do ochrony przed laserami. Postawiłem spawner gwiazdek many. Niestety nie mam, kurde, statuy serc. Nigdzie nie znalazłem. Mogłem poszukać, prawdę mówiąc, trochę bardziej, bo... Przyznam, że aż tak super dokładnie nie przegrzebałem tutaj wszystkich podziemi. No ale myślę, że damy radę i tak.
Mój layout będzie taki. Żuczkowa zbroja, bo jednak potrzebuję tutaj dużo obrony. Ale mimo wszystko będę używał czarów, no, czyli głównie Tajfuna i ewentualnie Golden Shower, żeby tam zmiękczyć Moonlorda. I tak to wygląda. Noc zapada, bo w nocy mam lepsze staty dzięki mojemu wilkołaczemu talizmanowi. Łykniemy sobie bafiki stąd. Przywołamy smoczka, który faktycznie się wydłuża. No, na razie mogę tylko dwa segmenty mieć. Idziemy zabić Vortexianów po lewej. Piąta, no to jeszcze chwila, zaraz będzie noc. I będziemy działać. Tutaj nie wiem, buffów chyba nawet nie będę potrzebował, podejrzewam. Że się obejdzie. Hydry gdzieś tam postawię może. Ten czar jest rewelacyjny, naprawdę. Chyba najbardziej mi się podoba ze wszystkich jak na razie. No, Nebula Arcanum też jest fajna, ale za dużo many żre. Może jakbym był w pełnej zbroi magusowej. No jak, kiedy zabiję Moonlorda tam jeszcze ze dwa razy, to będę mógł zrobić tą całkiem endgame'ową zbroję. Ale do tego jeszcze troszkę potrzeba, jeśli przeżyję. Mordujemy biedaków, niszczymy pilar. Czy on w ogóle sam z siebie coś jest w stanie robić, czy tylko te jego przydupasy? Ciekaw jestem, jak to będzie. Tak, mam miksturki many, właśnie sobie przypomniałem, że ich będę potrzebował, bo... Znaczy nie no, mam miksturę regeneracji many, więc to pomoże znacznie, ale podczas walki z Moonlordem to no, nie będę zabijał żadnych takich mobków, jakichś słabych, które by wyrzucały gwiazdki, więc będę musiał polegać na miksturkach i tej mojej statule z gwiazdkami. No. Dokonało się i Impending Doom nadchodzi. Okej. Więc się trzeba przygotować. Znaczy, mamy teraz minutę od czasu zabicia ostatniego filara. O jednym zapomniałem. Chciałem zabić parę Cthulhu, więc może to zrobię teraz. Bardzo szybko, tak. A dlaczego? Po to, żeby mieć tutaj serca. A, dupa, jeszcze nie ma nocy. Teraz jest noc. Chciałem, żeby zabić parę Cthulhów, żebym miał takie, no, przygotowane kubki serc, w razie gdyby coś bardzo poszło nie tak. No cóż, jeden będzie musiał wystarczyć. No, Moonlord, gdzie jesteś? Chcę się zbuffować. Oho. Dzień dobry. Nie wiem, czy będę w stanie cokolwiek tutaj powiedzieć o tej walce, bo jest, no, no tak na pierwszy rzut oka dosyć chaotyczna, chociaż tak naprawdę to nie jest. Najpierw musimy zabić jego trzy części. Ręce i oko na głowie. To oko na głowie, jak widać, kiedy się otwiera po pewnym czasie, to strzela bardzo przykrym laserem. I niestety tylko wtedy jest wrażliwe. Więc na razie to, no, ta faza nie jest jakaś super trudna na... bardzo, ale o, oko aktywuje się, weakness i miksturkę. Smok na szczęście jest w stanie te oko tam rzezać, kiedy jest odsłonięte. No teraz tak, co jakiś czas Moonlord nam taką mackę, jak widać, przysysa. To oznacza, że to spełniły się takie małe jakieś tam pasożyty czy coś. Jeżeli ich nie zabijemy w czas, to go leczą. Oczy prawie padły. Najlepiej to tak starać się wszystkie jego części ciała zabić w tym samym czasie, ponieważ po zabiciu rąk wylatują z nich takie przykre oczy. No ale chyba mi się nie uda, bo te główne oko jest... No ciężko go zabić, bo jest rzadko odsłonięte.
tak, z lewego już wyleciało oczko, które robi tak co jakiś czas, plus potem chyba dopiero w drugiej fazie będą strzelać same te ręcowe oczy laserami. O właśnie, a nie, już tutaj też strzelają. Bardzo miło. No to teraz niestety, muszę czekać, aż te główne oko będę w stanie atakować, bo na razie nic mu nie jestem w stanie zrobić. O, teraz. Dobra, chowamy się. O, schowałem się. No, oczko, prawie. O, laser. Dlatego deskorolka jest świetna, bo pozwala robić takie manewry w powietrzu. Omijać te lasery. No, otwieraj to oko, dziękuję. Co prawda, no, kiedy go otwieram, to strzela laserem, więc ciężko go jakoś specjalnie zaatakować. Bafuki. Au. Na szczęście w tej zbroi mam super dużo obrony. Ile? 114 z buffami. O, laser. Zdążyłem. Ten laser zadaje, no, sporo obrażeń. Przyznam się, że myślałem, że będzie trudniej. Okej, już jest druga faza. W drugiej fazie latają jakby trzy pary tych jego... Trzy pary. Trzy sztuki oczu. Strzelając AU laserami. Plus masa jakichś tam pocisków lata i w ogóle jest totalny chaos. Teraz musimy zabić jego serce. Ta faza chyba jest łatwiejsza, prawda? Więc też trudno powiedzieć. Przynajmniej nie strzela tego dużego lasera. Nie trzeba się chować. Okej, zdecydowanie jest łatwiej niż przypuszczałem. Nawet Golden Showera nie używam. Nawet o Hydrze zapomniałem chyba. Okej, Moonlord. Nie myślałem, że będzie tak prosto. Au, może i nie będzie. Jeżeli się będę dawał tak zlaserować. Albo tymi oczkami. Ale spoko, jak nie wiem, spadnę tak powiedzmy do 100 HP, to będzie można się teleportować do pielęgniarki albo coś. Chociaż nie wiem, czy będzie to potrzebne nawet. Nie byłem w stanie. To jest proste. Wiem, że tutaj ludzie na początku wymyślali jakieś strategie z chowaniem, znaczy chowaniem, z jeżdżeniem na wagonikach, żeby go po prostu... żeby być szybszy od niego, ale to nie jest takie trudne. Przynajmniej na normalu. Okej. Co dostaliśmy? Portal Gun, Lunar Flare. To jest magiczna broń. Super. Bardzo się cieszę. No, na ekspercie to jest dużo trudniejsze wszystko. Zamierzam jeszcze pograć sobie na ekspercie. Być może jakiegoś tam... Nie wiem, czy let's playa z tego robić, no bo w sumie... Z jednej strony jest praktycznie wszystko to samo, ale z drugiej strony jest dużo, dużo trudniej. Hardcore Expert to nie przelewki. Zobaczymy. Ale... Portal Gun. To jest niestety tak z pozoru fajna rzecz. Ale... W sumie nie wiem... Okej, tak samo działa jak w portalu. Blup. Mniej więcej. Niestety tylko postać gracza jest w stanie przechodzić przez portale. Szkoda, że na przykład mobki nie. To by było ciekawe. Można by jakieś konfiguracje sobie próbować robić. Zobaczmy, czy na przykład... Czy na to mogę wstawić portal? Mogę. Chodzio... No, pudło. No. Blup. Trochę to dezorientujące, jak to portal. A taka zabawka. Generalnie niezbyt ma jakieś praktyczne zastosowania. Lunar Flare. W sumie o tym czarze praktycznie nic nie wiem. Ale wygląda nieźle. Coś takiego. Bardzo dobre, myślę, na inwazję. Idealny czar. Taki carpet bombing. No i pomijając to, że ma tam 130 magic damage, kiedy mój Typhoon ma 80, no 90. A to jeszcze bez żadnych reforge'ów. No i oczywiście w zbroi w ogóle mili. Myślę, że przy pomocy tego czaru zniszczymy tam Frostmoona i Pumpkinmoona totalnie. No tak naprawdę tylko Frostmoon nam został, do którego jakoś nigdy... Wcześniej nie miałem okazji
przystąpić. Wciąż nie sprawdziłem, co trzeba zrobić, żeby go przywołać. Zaraz, marsjańska inwazja była, była. No, no to Frostmourne chyba tylko został. Gin! Podoba mi się ten czar. Ciekawe, jak działa w podziemiach. Okej, okay, przenika przez ściany. Nice. Ile kosztuje Reforge? Znowu, no okej, okay, goblin jest tutaj tym razem. Kasy oczywiście zero mam. 4 golda chyba mi nie starczy, obawiam się. No, ale w ten sposób pobiliśmy Moonlorda na hardkorze. No, nie było to wielkie wyzwanie, przyznam. Najtrudniej było na początku. To zdecydowanie, no zresztą jak widać po powiedzmy playliście tego let's playa, 5 postaci umarło dosyć szybko, a potem kolejna, 4 chyba umarło, a kolejna, która w końcu przetrwała, to przetrwała. Okej, okay, Moonlord nie jest taki banalny, gdybym nie miał pewnie tej zbroi, bo nie musiałem jakoś bardzo go unikać. Gdybym nie miał tyle obrony, to była inna śpiewka. No i właśnie dlatego ekspert jest trudny, bo wszystko zadaje podwójne obrażenia na przykład. Tak myślę, co było najtrudniejsze poza Moonlordem, który wcale nie był jakoś super trudny. Plantera była banalna, golem to nawet nie ma co wspominać. Mechaniczne bossy, no, były w miarę proste, przyznam. Żaden nie sprawił mi jakichś dużych problemów. No, Skeletron w sumie był taki trochę ciężki, no bo to był pierwszy boss, z którym walczyłem, nie miałem żadnych dobrych broni, więc to po prostu z tego powodu. No Fishron, nie był aż taki ciężki, jak myślałem, że będzie. Właśnie, Moonlord wyrzuca Luminit, z którego się robi sztabki, ostatni high-endowy metal w grze, z niego możemy zrobić te różne komplety zbroi. Co potrzeba, żeby zrobić sztabki, bo nie mogę, chyba że się je robi przy tym manipulatorze. Zobaczmy. O, a co to? A, bo mam tak, vorteksy. Więc mogę zrobić Vortex Bitter i Fantasma. Dwie bardzo dobre bronie dystansowe. Monolit. A, te monolity to generalnie sprawiają, że tło staje się takie jak tam przy tych filarach. Kosmetyczna rzecz. Więc zróbmy trochę tych sztabek i zobaczymy. 18, nie za wiele. Vortex Helmet, no, ile potrzeba sztabek? 8. Nie aż tak dużo, ale na pełen komplet to pewnie co najmniej 2 razy trzeba Moonlorda zaklepać. O, Vortex Booster, to chcę. Chyba nawet mnie stać. Biorę. To jest ulepszona wersja mojej latającej deski. Właśnie na początku tam wspominałem, że to się robi z Vortexa, ale niestety trzeba sztabki z Moonlorda. Jest to świetne, bo patrzcie, jak daleko można latać w poziomie. Ekstra. Bardzo dobra rzecz. I szybsze jest. Szybciej się lata niż przy użyciu deski. Więc mamy upgrade. Świetne do unikania wszelkiego rodzaju rzeczy. No chociaż w tym momencie to już... Nie no, na Moonlorda się jeszcze przyda. Zamierzam go tam oczywiście parę razy zabić. Żeby wszystkie dropy zdobyć. Albo większość przynajmniej. A korci mnie ten czar, żeby go w jakichś bojowych warunkach jeszcze przetestować. Piękny. To jest idealny czar na inwazję i na te eventy. Bardzo się cieszę, że wydropił. No. Nie, tutaj to nic nie znajdę, więc nawet nie ma co się... się kłopotać z szukaniem wyzwania, bo nie ma już wyzwań. Frostmourne został. Ale na te Frostmourne to jeszcze... W sumie Frostmourne
coś poza tym. Nie wiem. No generalnie będzie jeszcze przynajmniej jeden odcinek taki. No, przynajmniej na Frost Moona. Pewnie pokażę te inne rzeczy z Moonlorda i pewnie pokraftuję wszystko, co się da z tych vorteksów. Znaczy vorteksów, z tych fragmentów różnych. Potestuję, jak to wszystko działa. I bardzo się cieszę, że się udało. Magiczną bronią w zbroi Mili. Ale ta zbroja to jest, kurde, niesamowita rzecz. Żuczkowa. A, co to? Jakieś resztki Luminitu. No dobrze, więc tu się chyba pożegnamy. Sukces. Moonlord padł. Żuczki fajne, ale wkurzają. Latają. No. Moonlord dead. Terraria podbita. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia.